Zapraszamy na spięciebiznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięciebiznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i OZE, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Spięcie biznesalert.pl, Bartłomiej Sawicki, witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem postanowimy dla Państwa przedstawić krótko historię wpływu koronawirusa na, można powiedzieć, okręt flagowy nowej Komisji Europejskiej, a więc Nowy Zielony Ład, Green New Deal. To jest instrument czy zespół różnych rozporządzeń, dyrektyw, który ma przybliżyć Unię Europejską do osiągnięcia celu klimatycznego, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku przez kraje Unii Europejskiej. To ten bardzo ambitny cel jest oczywiście różnie odbierany przez różne kraje. Polska, zgodnie z konkluzjami szczytu Unii Europejskiej, Rady Europejskiej z grudnia 2019 roku, została wyłączona z osiągnięcia tego celu w 2050 roku, biorąc pod uwagę jej specyficzny miks energetyczny, co oczywiście nie oznacza, że Polska nie musi wziąć na siebie zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wręcz przeciwnie, dostanie ku temu, a przynajmniej ma ku temu obiecane środki, aby zmodernizować swoją gospodarkę, ale biorąc pod uwagę duży udział węgla, będzie ten cel trudny do zrealizowania przez Warszawę do 2050 roku i to znalazło swoje odzwierciedlenie w konkluzjach szczytu z grudnia 2050 roku. Ten rok miał stać pod znakiem przyjęcia kolejnych etapów, kolejnego ustawodawstwa związanego z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z Nowym Zielonym Ładem. Wszystko prawdopodobnie miałoby swój rytm, gdyby jednak nie epidemia koronawirusa, która wstrząsnęła europejską, ale i oczywiście światową gospodarką, co ma także za sobą konkretne konsekwencje dla trybu i czasu przyjęcia kolejnych praw i kolejnych ustaw, kolejnych rozporządzeń, kolejnych dyrektyw na poziomie Parlamentu Europejskiego, Komisji i wreszcie Rady Europejskiej. Urzędnicy, którzy nominalnie powinni zajmować się biegiem dokumentów związanego z nową zieloną polityką Unii Europejskiej, muszą zajmować się działaniami znacznie bardziej pilnymi, a więc z działaniami pomocowymi dla krajów członkowskich w związku z epidemią koronawirusa. Niezależnie od tego jednak, poszczególne kraje Unii Europejskiej wytyczają, a przynajmniej apelują do Komisji Europejskiej, aby ta cały czas miała na względzie nową politykę Unii Europejskiej, Nowy Zielony Ład, aby niezależnie od koronawirusa, a właściwie może i dzięki paradoksalnie epidemii koronawirusa, przyspieszyć działania związane z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej. I tak w ubiegłym tygodniu 10, później 12, a finalnie, nieoficjalnie wiemy, nawet 14 krajów Unii Europejskiej podpisało się pod listem do Komisji Europejskiej, który apeluje o niezwalnianie polityki klimatycznej w kontekście epidemii koronawirusa. Pierwotnie pod tym listem podpisała się m.in. Szwecja, Holandia, Włochy, Hiszpania, 6 innych krajów. Mowa także właśnie o Austrii, Danii, Finlandii, Portugalii, Łotwie i Luksemburgu. Nie mówiono na pierwszym etapie o Francji i Niemczech, natomiast według nieoficjalnych informacji także i Niemcy miały schylić się zaapelować w duchu tego listu do Komisji Europejskiej o kontynuowanie polityki klimatycznej w kursie objętym jesienią ubiegłego roku przez nową komisję i zaprezentowaną i realizowaną przez Ursulę von der Leyen w ubiegłym i także na początku tego roku, jeszcze przed epidemią koronawirusa. Jak czytamy w liście,
kraje podkreślają, że trzeba wysłać światu i obywatelom Unii Europejskiej jasny, silny polityczny sygnał, że nawet w trudnych czasach, nawet przy teraźniejszej trudnej sytuacji należy dojść do neutralności klimatycznej i wypełnić porozumienie paryskie z 2015 roku. Przedstawiciele krajów, którzy podpisali się pod tym listem, do których dotarły międzynarodowe agencje informacyjne, zbliżone oczywiście z źródłami do Brukseli, podkreślają, że działania Komisji Europejskiej muszą wykorzystać paradoksalnie szanse, jakie pojawiają się w kontekście epidemii koronawirusa, gdzie może wejść przemysł odnawialnych źródeł energii, gdzie krajowi dostawcy komponentów, elementów do budowy nisko lub zeroemisyjnych źródeł energii mogą być czymś w rodzaju drugiego motoru napędowego renowacji europejskiej gospodarki po koronawirusie. Tam, gdzie stary przemysł nie dał rady w sytuacji pandemii, w sytuacji koronawirusa, mógłby wejść nowy, zielony biznes. I o to apelują kraje członkowskie, część krajów członkowskich, aby w lukę, która powstanie po koronawirusie, po prawdopodobnie, czego oczywiście jeszcze nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje, kryzysie gospodarczym, który może się pojawić jesienią tego roku w Unii Europejskiej, recesji, w to miejsce dzięki działaniom stymulacyjnym Komisji Europejskiej może wejść zielony biznes dzięki dotacjom, wsparciu Komisji Europejskiej właśnie realizującej politykę nowego zielonego ładu. Wśród tych krajów nie znalazła się Polska i oczywiście Polska od razu, że nie została wymieniona wśród tych krajów, automatycznie na Polskę spadły głosy krytyki, dlaczego Polska nie wspiera tych działań. Moim zdaniem jest jednak trochę inaczej, o czym dalej w naszym podcaście. Kontynuując temat koronawirusa i nowego zielonego ładu. Nie dalej jak wczoraj pojawiła się informacja za portalem Euroactiv, który dotarł do dokumentów Komisji Europejskiej, że niezależnie właśnie od apeli krajów członkowskich, nowy Zielony Ład złapie jednak zadyszkę. Będzie to jednak efekt tak zwanej siły wyższej, bo przygotowanie różnego rodzaju dokumentów wymaga zasobów ludzkich. Urzędnicy w tym momencie zajęci są, co zrozumiałe oczywiście, pracą nad dokumentami związanymi z pomocą krajom członkowskim borykającym się z problemami koronawirusa, a w dalszej perspektywie borykającymi się z problemami gospodarczymi, z recesją. Dlatego też te kraje nalegają na to, aby Komisja Europejska, mówiąc brzydko, zapaliła ten kolejny zielony silnik. Jednak to potrwa znacznie dłużej niż się nam mogło spodziewać, niż nam się mogło wydawać, dlatego że, tak jak powiedziałem, moce przerobowe urzędników są ograniczone i jednocześnie należy pamiętać jeszcze o jednym. Elementy nowego Zielonego Ładu miały być przygotowywane pod strategię negocjacyjną Unii Europejskiej na szczyt klimatyczny w Glasgow w tym roku, który, jak wiemy, został odwołany w efekcie koronawirusa. I teraz pewne elementy, które miały być przedstawione przed szczytem w Glasgow, zostały w naturalny sposób przełożone kilka miesięcy dalej. I tutaj ważna adnotacja. Unia Europejska, mówiąc o tym w dokumentach, których jeszcze oficjalnie oczywiście nie znamy, do których dotarł portal Euroactiv, pokazuje, że nie ma odwrotu od Zielonego Ładu. Może być ewentualnie nie tyle co problem na zakręcie, co raczej redukcja biegów, jeśli chodzi o tempo legislacyjne poszczególnych elementów nowego Zielonego Ładu. Pewne elementy nie zostaną tego Zielonego Ładu zniwelowane, one zostaną przełożone kilka tygodni, może kilka miesięcy, ale nowy Zielony Ład zostanie zrealizowany, niezależnie od różnych głosów krytyki w różnych krajach Unii
Europejski. Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowali taki draft dokumentu, który wydziela dokumenty dotyczące unijnej polityki pracy przez Komisję Europejską nad poszczególnymi elementami unijnych polityk, które założono w tym roku, taki kalendarz prac na 2020 rok. On zostanie zrewidowany, prawdopodobnie zostanie opublikowany pod koniec kwietnia. Ten plan zawiera oczywiście także elementy nowego Zielonego Ładu i część z tych elementów zostały oznaczone kolorami. Zielonym, czyli te dokumenty, ta legislacja, te rozporządzenia, dyrektywy, które nie są planowane opóźnienia. Kolejny kolor dokumentów czy polityk to jest kolor żółty, gdzie niewykluczone są opóźnienia, no i wreszcie kolor czerwony, gdzie prawdopodobnie te opóźnienia nastąpią i część realizacji unijnych polityk także w zakresie energii i klimatu zostanie przełożone na rok 2021. I tak jeśli chodzi o ten przegląd tych prac, zostanie zrealizowane w tym roku, zgodnie z tym dokumentem, do którego dotarł portal Euroactive, plan celu klimatycznego do 2030 roku, a więc kwestie dotyczące ograniczenia emisji. Pierwotnie to było 40%, natomiast pojawiają się głosy, aby to zwiększyć, aby te, do 2030 roku, żeby te zwiększyć ambicje do 50 lub nawet 55%. Te dyskusje będą i ten plan będzie realizowany w tym roku. Zresztą ku temu służą też konsultacje publiczne, jakie uruchomiono w marcu. Inicjatywy oznaczone kolorem żółtym to także kwestie dotyczące rzeczy, które będą opóźnione, prawdopodobnie o kilka tygodni lub miesięcy. Chodzi o między innymi morską energetykę wiatrową, morską energetykę szeroko mówiąc odnawialną, czy źródła odnawialne, bo to oczywiście nie tylko morska energetyka wiatrowa, bo są też przecież oczywiście projekty pływających farm fotowoltaicznych. Natomiast w tym względzie także Komisja Europejska mówi, że ta strategia na rzecz morskiej energetyki wiatrowej przewidziana na październik zostanie jednak przełożona prawdopodobnie o kilka miesięcy czy o kilka tygodni, ale Komisja Europejska nie zamierza korygować tych planów, bo jest to także zgodne z kolejną prezydencją niemiecką, która morska energetyka wiatrowa ma być jednym z głównych priorytetów. Także planu naprawczego po epidemii koronawirusa. Jeśli chodzi o elementy dotyczące tych dokumentów, które zostały oznaczone jako czerwone, a więc te, które istnieje wysoce prawdopodobne ryzyko, że prace nad tymi dokumentami zostaną przełożone na rok kolejny, na rok 2021. No, chodzi między innymi o wzmocnienie pozycji konsumenta, jeśli chodzi o zieloną transformację. Także jeśli chodzi o kwestie dotyczące norm emisji w zakresie paliwa lotniczego i paliwa dla statków. Także tutaj należy brać pod uwagę nową strategię Unii Europejskiej w zakresie dostosowania do zmian klimatu. Także jeśli chodzi o prawo klimatyczne, adaptacji do zmian klimatu, te elementy będą miały kilkumiesięczne opóźnienie. Prawdopodobnie prace nad tymi dokumentami zostaną przełożone na rok 2021. Tutaj kluczowy element to oczywiście prawo klimatyczne. Tutaj także nie obędzie się bez, tak jak powiedziałem, opóźnień, ale te opóźnienia będą miały co najwyżej kilka tygodni, kilka miesięcy. I to podkreśla decyzję Komisji Europejskiej, że ona nie zmieni Zielonego Ładu. Czynniki natury wyższej, jak chociażby natura pracy nad dokumentami, brak większych zasobów ludzkich, wymuszą te opóźnienia. Ale to są czysto i wyłącznie, nazwijmy to, techniczno-formalne opóźnienia, nie polityczne. Nie dotyczą one zmiany wizji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, mógłbym zaryzykować nawet tezę, że koronawirus będzie elementem, który
posłuży do jeszcze szybszej transformacji energetycznej. I teraz pytanie o Polskę. Wspomniałem na początku, że Polska, wszystko na to oczywiście wskazuje, nie znalazła się wśród krajów, które zaapelowały do Komisji Europejskiej o kontynuowanie polityki zielonego, nowego zielonego ładu, Green New Deal, po epidemii koronawirusa. I oczywiście tutaj pojawiła się krytyka ze strony części mediów, części ekspertów, dlaczego Polska się nie znalazła wśród tych krajów. Prawdopodobnie się nie znalazła, ale to nie jest tak. I tutaj chciałbym zagrać pozycję adwokata diabła, że Polska nic w tej rzeczy nie robi. Chciałem przypomnieć, że nie dalej jak w marcu, pod koniec marca, dotarliśmy jako portal biznes.pl do listu pana ministra klimatu Michała Kurtyki, który wyszedł z inicjatywą wsparcia odnawialnych źródeł energii, a więc tych źródeł, które mają być podstawą nowego Zielonego Ładu, i polski minister zaapelował o wsparcie mechanizmów osłonowych właśnie dla odnawialnych źródeł energii. W efekcie pandemii koronawirusa pojawiły się problemy z kontynuacją nowych inwestycji, jeśli chodzi w przypadku Polski o budowę lądowych farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, ponieważ po pierwsze, ze względów na lockdown prace zostały wstrzymane, dodatkowo dochodzi blokada, jeśli chodzi o transport, problemy z dostawą półproduktów, produktów, czy wręcz surowców z Chin. To wszystko spowodowało to, że odnawialność, budowa nowych źródeł energii na bazie OZE stanęły, tak jak to widzimy w Polsce, pod znakiem zapytania właśnie z problemów wynikających z logistyki i transportu w efekcie pandemii koronawirusa. I polski minister klimatu, pan Michał Kurtyka, wyszedł z inicjatywą do Komisji Europejskiej, do chorwackiej prezydencji, o to, aby podjąć jak najszybciej działania osłonowe, które mogłyby ochronić sektor odnawialnych źródeł energii przed przymusowym postojem, bo 2-3 miesiące postoju może oznaczać kolejne nawet pół roku po wznowienie całych prac w zakresie budowy nowych farm wiatrowych. I to nie tylko w Polsce, bo widzimy, co się dzieje także na Morzu Północnym. Tam także są problemy, jeśli chodzi o przestoje w budowie, w tym wypadku, morskich farm wiatrowych. To wszystko może opóźnić wprowadzenie Zielonego Ładu. Polska wychodzi naprzeciw, proponując Komisji Europejskiej dyskusję i na razie jednak, tu to przyznajmy, zbyt ogólne propozycje, ale inicjatywa po stronie polskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii zdecydowanie jest. I to należy odnotować jako plus. I wśród tych mechanizmów, w których mówi pan minister Kurtyka w tym liście, o którym wspomniałem, mowa jest o zabezpieczeniu bieżących inwestycji w sektorze energetycznym, dodatkowych środków ochronnych, zachęty do rozwoju europejskiego łańcucha dostaw, tak aby Unia Europejska uniezależniła się od dostaw z zewnątrz surowców, na tyle, ile to oczywiście możliwe, a także komponentów i półkomponentów, także innych podzespołów, aby wzmocnić krajowe łańcuchy dostaw i wewnątrzeuropejskie łańcuchy dostaw, przepływy tych komponentów, integrację sektorów odnawialnych źródeł energii wewnątrz krajów Unii Europejskiej. No i w efekcie wzrostu kosztów operacyjnych, no bo mamy te przestoje i to oczywiście generuje dodatkowe koszty, należy umożliwić krajom Unii Europejskiej pewną środki wspierające często niewielkie firmy prywatne, które postawiły na odnawialne źródła energii, a w momencie zastoju te firmy, w momencie biorąc pod uwagę kredyty, jakie one mają zaciągnięte, mogą nie podołać sytuacji, kiedy mamy zastój, jeśli chodzi o pracę, i zastój, jeśli chodzi o dostawy komponentów. Przestoje mogą te firmy pociągnąć na dno. I teraz Polska apeluje o mechanizmy osłonowe dla tych często niewielkich firm,
które w przypadku Polski stawiają lądowe farmy wiatrowe i mają jednocześnie zaciągnięte kredyty w banku. Nowy Zielony Ład będzie potrzebował zdecydowanie nie tyle co przyspieszenia, co polityki osłonowej przed negatywnymi skutkami koronawirusa. Oczywiście możemy podwyższać normy emisyjne, oczywiście możemy podwyższać cele udziału odnawialnych źródeł energii. Jednak bez pakietów osłonowych, bez pakietów stymulacyjnych, sektor OZE sam w sobie, o czym zresztą mówi także, mówią także branżowe stowarzyszenia, nie poradzi sobie z negatywnymi skutkami epidemii, z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa i wreszcie z negatywnymi skutkami prawdopodobnego kryzysu gospodarczego. Sektor OZE powinien ze strony Komisji Europejskiej dostać pakiety osłonowe, czy w formie żywej gotówki, czy w formie zapewnień, dotacji, kredytów. Tutaj rzecz otwarta jest do dyskusji. Ale apelowałbym przed podwyższeniem celów klimatycznych, najpierw zadbajmy o to, aby był ktoś na tym placu budowy, aby te cele klimatyczne mógł realizować i budować nowe farmy wiatrowe, nowe farmy fotowoltaiczne. To było spięcie biznesalert.pl. Bartłomiej Sawicki. Dziękuję Państwu za uwagę.